Witajcie na zaczepno-bronnym spływie kajakowym Pliszką. To rekonesans. Ma bowiem ona potencjał na dwudniowy spływ z noclegiem na dziko. Przekonamy się o tym organoleptycznie na odcinku Sądów-Urząd. Zapraszam. Wodowanie na wysokości Sądowa to przyjemne tête-à-tête z nabrzeżem. Nie ryzykujcie jednak hopka pod mostem, bo w momencie, gdy zaryjecie dziobem w dno rzeki, rufa zahaczy o krawędź mostu i dupniecie do wody. Odcinek Sądów-Urad uważany jest za łatwy. Nie oznacza to jednak wodnej autostrady, wręcz przeciwnie, nie ma czasu na nudę. Nie obniżaj. Ale by walnęła. Na filmie znajdziecie co bardziej kluczowe odcinki rzeki oraz przenoski i przeszkody, tak by samodzielnie ocenić skalę ich trudności. Możesz się wcisnąć pod? A wciśniesz się? Ale już się nie wycisnę. Pierwsze 5 minut spływu za nami. Jak nastroje? Nastroje są dobre. Jeden strój na drugi. Amatorszczyzna. Nie wziąłem gąbki. O! Uwaga. Ale to szybsze na wodzie. Kolejna przenoska to kilkadziesiąt metrów, z czego kilkanaście przez drogę. Trzeba zatem zrobić to sprawnie i szybko, bez niepotrzebnego szurania sprzętem po asfalcie. Wykorzystany zostaje patriarchat w swojej współczesnej, najlepszej formie. Ty, płyniemy 2 minuty, a ty jesteś brudna jak świnia na twarzy. Jak ty to zrobiłaś? Nie samymi przenoskami człowiek żyje. Są jeszcze przeszkody te pod i nadwodne. Występują one na całym odcinku w formie umiarkowanej i niezłośliwej. Są różne szkoły ich przechodzenia i każda jest dobra, która się sprawdza. Za to wiele z nich jest zabawnych. My jesteśmy lepiej dociążeni. Wreszcie szansa dla grubasów. Daję. Wycięte tak fajnie. Taka szczerba. Chyba jakiś kajakarz to wyszczęślił. Ale pięknie. Wow, ale fajnie. Fajnie wygląda? Mhm. Jak las Hobbita. No trochę tak. Zobacz na gałąź. O. Te gałęzie, nie? Tak wystające. No, bardzo ładnie wygląda. Nie na bok, na środek zawsze. Dobra. Przygoda. Wiośnisz. Trzymaj na środku te wiosło i szerzej ręce. Łatwiej? Jeżeli może być coś jednocześnie wadą i zaletą, to w przypadku Pliszki jest fakt, że jest odporna na spadki poziomu wody i we względnym komforcie jest pławna cały rok. Ale może w weekendy obfitować w dodatkowe towarzystwo. Jeszcze nie są to ilości jak na przykład na Drawie, tym niemniej trzeba się spieszyć, bo staje się coraz bardziej popularne. Na wszelki wypadek zalecam spływać w środku tygodnia, bo to na rzece luźniej, jak się kogoś napotka, to zwykle nie są to przypadkowi ludzie, a i firmie wynajmującej kajaki jest wygodniej. Kolejna wskazówka jest zacną miejscówką na nocleg, którą uzurpuje na własne potrzeby przy dwudniowej wersji spływu. Zresztą sami zobaczcie, czyż nie idealne, żeby pohamaczyć i porelaksować się? Właśnie wymyśliliśmy wodne podchody. Dawaj. Ale to trzeba było tak bardziej zwinąć, żeby... No dobra, trzeba zostać. Co to jest? Nie wiem. Pokażemy Jakubowi. Powiedz mi, co to jest? Kalina. To się da zjeść? Nie, trujące. Aż tutaj zeżarło ptaka. Tutaj popatrz. Widzisz tu pióra? Co to jest? A to nie, to mam w ręku. To jest kalina. Naukowcy, kurna ich mać. Przerwa znaczy się. Nieuzasadniona. Ale jaka czy nie? Czy gdzie mamy tę przerwę? W Koziczynie, w Koziczynie. Uważaj, pochyl się. Uwaga, uwaga, odwróćcie. Na około 30 minut przed półmetkiem rzeka leniwie rozlewa się na boki, oferując jeziorno-bagienne warunki do płynięcia, co jednakże zapisuje na plus jako odmianę od wcześniejszego odcinka. Przy czym poziom trudności nie obniża się, a to z powodu braku prądu, a to z powodu porastającego zielska, które skutecznie hamuje zakusy na jakąś przyzwoitą prędkość. Różowa furia. Beblaliście się w... Dlatego musicie tą stroną ciągnąć. Dobrze nam w tym bagnie. Nie mogę. To taki mały remake, jak byliśmy na Mazurach. Fajny taki makaron. Panienka z bagienka. Ale przedzieranie. Bagno. Bagno. Proszę panią, przodem to byle lamer popłynie, a tyłem to jest kozacko. Gdzie jesteśmy? Kilometr od tego tam. Łe, kilometr? Kurczę, szybko nam to poszło. To koniec? Nie, połowa. No a teraz na pełnym tym gazie. Szerzej trzymaj ręce, będzie ci wygodniej i lżej. No tak to. No i lufa w krzokach. Co to za kraksy, Ania? A, gonimy! Przegonimy ich! Przegonimy ich, bo oni płyną szybko, ale chaotycznie! Aha. Was. Frajerzy! Abordażem! Abordażem! Nie! Jakub, zwiastun. Jeju, wymyśl mi, Olga, jakąś... Musisz powiedzieć coś kontrowersyjnego. Dewizę. Wczoraj... Zależy jak... Wczoraj na jednej z grup facebookowych zwrócił się ktoś z zapytaniem, czy zna ktoś może jakąś dobrą dewizę życiową dla mnie, żebym mógł mieć dewizę. I mi się od razu, i oczywiście były różne dewizy, ale mi od razu się Tango Mrożka przypomniało i ten Edek czy Benek, który tam wyciągnął z kieszeni na karteczce i przeczytał swoją dewizę życiową. Dewiza brzmiała, zależy jak leży. Także ja od razu jak dewizę życiową. To tylko tyle mogę powiedzieć. Tu już przeszliśmy z kanału podróżniczego na lifestyle'owy. Wiesz co, ty w tej huście i w tych dżinsach wyglądasz jak Piłat z Kałaibów. Piłat był z Palestyny. Z Kałaibu. A nie z Kałaibu. Piłat z Kałaibu. Półmetek! Dobra, szybko. Wśród różowych kajaków jesteśmy pierwsi. Przystanek Przenoska w Koziczynie to dokładnie półmetek 6-godzinnego spływu. Można w tym miejscu zakończyć, jeżeli będzie takowa konieczność dziejowa, tudzież zrobić popas połączony z ogniskiem. Od razu zaapelowałbym w imieniu organizatora, aby przed samym spływem zaopatrzyć się w drewno. Można też przywieźć swoje i zostawić, albowiem jak się domyślacie, okolica jest już mocno wyeksploatowana i dłużej trwa jego poszukiwanie aniżeli sam wypoczynek. Warto przy okazji rozejrzeć się po okolicy. Budynki dawnej papierni, podniszczona willa o ciekawej szachulcowej konstrukcji, tudzież można posłuchać Tomka, organizatora. Odcinek od Koziczyna do Uradu rozpoczyna się przeprawą tunelem Miłości. W stronę światła. Uważaj na wystające patyki. Zaraz za tunelem czeka kolejna przenoska. Mostek z niespodziankami oraz około 60 metrów trawiastej drogi zakończonej mini elektrownią z mikrowodospadem. Można w teorii znowu zwodować się i przepłynąć owe 60 metrów, ale ponowne wygramolenie się z wody bywa bardziej uciążliwe aniżeli fizolskie przetarganie całego kramu. Mam fana, który nas rozpoznał. Się martwię, bo żonę rozpoznał. Dziecko, ale Filipa nie zauważy. Dobrze, będzie Filip zabawił. Bez przesady. Czy to kwestia otoczenia, czy też coraz niższego słońca, które przebija się przez drzewa? Ale odcinek od Koziczyna wydaje się być atrakcyjniejszy przyrodniczo. Dopisała też fauna. Wiesz, jak się nazywa ten żółty ptak? Pliszka. Pliszka żółta. O! A rzeka, wiesz, jak się nazywa? To wie, bo to jest w roku, kurde. Ciekawe dlaczego. Jest dobrze. A jakbyśmy mieli we dwójkę wiosła, to byśmy byli nie do zatrzymania. Daj mi trochę. Dawaj. Potem będzie, że cię wykorzystuje. Ciekawe, jak przepłyniesz pod tym drzewem. Ja wysiadam. To hamuj lewą. A ty jesteś małpa uparta. Kurde, ogarniasz ten temat. Kto, mama? Przed nami, musimy ich dopędzić. Mimo uroczych okoliczności przyrody, to wciąż można napotkać przeszkody, które nie pozwolą stracić rewolucyjnej czujności. No. Mówiłem, że takich trzeba ostrożnie. Uwaga na czaszkę. Przedstawione ujęcia powinny pozwolić zorientować się co do wymagań rzeki. Znakomita większość przeszkód, jak i kluczowych odcinków jest przedstawiona we względnej chronologii, zatem warto bacznie przyjrzeć się fragmentom w razie wątpliwości we własne siły, tudzież co do atrakcyjności rzeki. Jedyne, czego zagwarantować nie mogę, to na Pliszce spotkania Pliszki w wersji ptaszka, którego dane było mi kilkukrotnie natrafić, podczas gdy inni mieli takiego farta. Trzeba przyznać, że mam szczęście do organizatorów spływów. Nie inaczej było tym razem. Tomek z kajaki-gubin.pl znakomicie wprowadził nas w temat i towarzyszył podczas popasu w Koziczynie. Posłuchajcie go, co ma do powiedzenia, bo zna rzekę jak mało kto, a i w przypadku innych rzek doradzi. Poza tym jeszcze nie płynęliśmy w tak designerskich kajakach jak u niego, że o wygodzie nie wspomnę. W opisie pod filmem macie namiary na Tomka. Na Messengerze potrafi odpisać nawet w bardzo późnych porach. Zatem macie szansę na last-minutowy spływ. Pliszka jest dla każdego. Jest to fajna rzeka dla tych, co pływali kajakami i dla tych, co zaczynają przygodę z kajakami. Każdy znajdzie tu coś dla siebie. Czyli taka rodzina z dziećmi też sobie poradzi? Też sobie poradzi. Wtedy mogą skończyć tutaj w Koziczynie. Zajmuje to około 3 godzin. I wtedy następnym razem mogą się przygotować na dłuższy spływ. A w jakich terminach najlepiej płynąć? No wiadomo, latem, chociaż no jak latem jest najwięcej turystów, więc jeśli chcecie być sami na Pliszce, wybierać trasy w tygodniu lub niedzielę. Zawsze jest najwięcej osób płynie w soboty, więc jeśli chcecie typowo się zapoznać z naturą, no to wybierać sobie urlopy i płynąć w tygodniu. A powiedz mi jeszcze, jak długo już prowadzisz tą firmę? Około 12 lat, może troszeczkę dłużej już. W pewnym momencie przestałem liczyć. Czyli jesteś jednym z najstarszych firm i tak, pierwszą, tak, która tutaj prowadzi te kajaki. Tak, jednym z najstarszych, pierwszych firm, które wpadły na pomoc. Z hobby zrobił się biznes. Mhm. A jakie masz tutaj zaplecze tutaj kajakowe? Ile jest kajaków? No w tej chwili jest około 70 kajaków. Pontony też mamy, które pływają po Nysie Łużyckiej. Typową naszą flagową działalnością to jest Nysa Łużycka, trasa Gubin-Kosarzyn. Trasa typowo turystyczna, 15 km, około 3 godzin bez przenoszenia kajaków. Rzeka płytka, około 50 cm, bardzo czyste dno, piaseczek z łachami piachu. Można robić przerwy, kąpać się. Po spływie w naszej bazie w Kosarzynie jest możliwość zrobienia grilla, ogniska, imprezy po spływie do późnego wieczora. Następną rzeką jeszcze, którą jeździmy i mocno obsługujemy, jest to rzeka Kwisa. Trasa Kliczków-Świętoszów lub Świętoszów-Żagań, można ją rozbić na 2-3 dni. Także no, obsługujemy praktycznie wszystkie rzeki w województwie lubuskim, jeśli pozwala tylko na to stan wody lub są chętni. Kwestia dogadania się. I to jest dobre hasło reklamowe. Wszystkie rzeki w lubuskim. Dobra, dziękuję bardzo. Dzięki. Brawo ty. Tu. Jesteś brudna na paszczy. Gdzie? Na paszczy. Co ty robiłaś? Całowałaś się z wodnikiem? Nie. Gospodarstwo kajakowe. Które szmaty, żeby... Ale powiem ci, że chyba trochę wprawy nabraliśmy. Pomóc? Nie. Jak to subskrybentom pomagam. Ale bardzo mi się podoba, fajna rodzina z nas. No to się cieszę. Przyjemnie patrzeć. Dawaj. No nie, spoko, dawaj. Ania, chodź, coś mam do ciebie. Ej. Nie! Popatrz. Dmuchnij w to. Ej, chodź. Popatrz, co to jest. Popatrz. Tutaj spójrz na mnie. Mleczak, no popatrz, że spójrz z daleka. Nigdzie nie lubisz. Ania.